Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Banach i zapraszam was na kolejny odcinek serii GTA San Andreas. W dzisiejszym odcinku udamy się na pewne pustkowie i przebierzemy się w pewien fajny lateksowy strój. Także jak jesteście ciekawi, co się będzie działo, to oglądajcie. No i dobra, kolejną misyką, którą zrobimy, to znowu będzie tutaj w naszym cudnym, pięknym kasynie. No cóż, nagrywam to o 14 i powiem wam szczerze, chyba nigdy tak wcześniej jeszcze nie nagrywałem żadnego GTA, żadnej gry, niczego po prostu. Bo ja jestem przyzwyczajony do nocnego nagrywania, ale cholernie chciałbym się przestawić, ale zobaczmy. Hear me out on this, homie. All right, the cash room is on the bottom level. There's a bunch of rooms and a tunnel under the whole building with access to the casino floors at either end of the complex. All right? Now, security consists of CCTV, a key code access, and in places, a swipe code. Hey, are you pointing again? Oh, my bad. Habit. Nah, don't worry. It's good practice for when we finally get a crew in on this. Yeah, no. Hey, boss, this arrived for security. Hey! Damn, man! Now we've seen the plan! Well, then we've got our first recruit. Come on in and shut the door. All right, cool. This the security card reader that Zero sent over. Now all we need to do is get one of those cards. Dobra, na szczęście w każdym systemie jest zawsze jakieś... Dobra, udaję się do kasyna, dobrze? Już się udaję do kasyna, lecimy do kasyna, zobaczymy, co tam będziemy musieli zrobić. Jestem bardzo ciekawy tego, co tutaj musimy zrobić. Masakra, w ogóle mówię, chcę się przestawić trochę na inne godziny, bo... No to mnie wykańcza, szczerze mówiąc, tak chodzenie o czwartej. W ogóle to ja mam mocne postanowienie poprawy się Banacha, żeby Banach był lepszym człowiekiem. I cały czas próbuję, ale wiecie co, najgorsza walka, jaką może człowiek stoczyć, to sam ze sobą i ze swoimi słabościami. To jest po prostu dramat. I tak jestem w szoku, że staram się chociaż regularnie wrzucać te odcinki, bo nie zawsze mi to wychodzi, ale chociaż wychodzi i to jest duża walka. Hello lady. Pierka ma kartę dostępu i zna kod. Śledzi ją. Okej, dobra, nie ma problemu. A pobawimy się w stalking. Ale że tu autko zaparkowałaś, nie macie jakiegoś specjalnego garażu? Uhuhu. Dobra, musimy jechać. Strachomierz, to ja sobie będę kulturalnie jechał. Murzyn w różowych włosach na pewno ci nie śledzi, laska. No nawet sobie o tym nie myśl, nie? Co ona tam stąd? Aby miała chyba zielone, czerwone, czy ciul wie co tam. Uuu, fajny ratunek. Lubię te stare samochody takie. One są naprawdę przekozackie. Co? Z lewego pasa w prawo? Jak ty jedziesz? Widać, że kobita, że to baba jedzie. Kurwa, goddammit, ludzie kochani. Czy ja wyglądam, jakbym był jakiś przestraszony? Chyba tak. W ogóle schudłem, nie? Mega schudłem. Teraz jestem już na masie, w sensie... W ogóle to jest śmieszne, jak chodzicie na siłownię, jak chcecie schudnąć. Najpierw chudniecie, zrzucacie kilo, zrzuciliście tylko kilo i teraz jestem na masie, w sensie wiecie, no teraz robiłem cały czas cardio, a teraz już od kilku dni w sumie, no jak ty jedziesz, pacanie jeden, od kilku dni jestem na rzeźbie, już wiecie, ciężarki i tak dalej. Na początek musiałem to zrzucić, bo jak na samym początku, o patrzcie, Avery z GTA Vice City. Nawet tego wcześniej go tu nie widziałem, że on tu był. Wow! Ale niespodzianka, miłe to strasznie było. Ale wracając do tego mojego... No co, Didasz, przejedziesz? Nie zmieszczę się tam! Wracając do siłowni, to jak zaczynałem ćwiczyć, no to moje mięśnie się szybko tworzyły w miarę, nie? Przyrost masy mięśniowej był, ale ja puchłem mimo wszystko, bo rosłem, bo mięśnie, tłuszcz się tak szybko nie spalał, jak robiły się mięśnie i strasznie to było takie wkurzające. No gdzie ty mi wyjeżdżasz tu? I strasznie to było wkurzające. Po babcy przyjechała, co za laska. Bo oni tu w ogóle wjazdu nie mają nawet na to. O nie! Do sklepu plus 18 wchodzą! O, niedobrze! A jak ja tu miałbym wjechać, gdyby tu auta stały? Ja sobie tu zaparkuję kulturalnie.
i wejdziemy tam. Czy tak sobie sprawdzę tylko z ciekawości, czy tu będzie jakiś wjazd? No ta, no to tędy niby by się dało. Dobra, ulewa. Idziemy tutaj do sklepu stosunek, nie, płeć shop, do płeć shopu, do płeć shopu idziemy. Jest gdzieś tutaj, znajdźcie. Ale to może bez piły mechanicznej, co w łapce? O, tutaj pewnie będzie. Wow, it's nice and tight. I'm sure you'll squeeze in just fine. Let's have a look. Oh, nice. Oh, hi, Benny. Yes, master. I'm just trying it on. You got yours? Cool. I'll see you at my house in a short while. Oh, yeah. Oh, hell. Dobra, co tu się wylobiło? W hardcore, w VHS. O nie, wyjść z klubu męskiej. A gdzie jest ten strój? Tutaj jest, dobra. What the fuck? Taki fajny, ja miałem swój strój. Fajny taki swój strój miałem. O Boże, kochany. Serio? Really? Idiot. Idiot, ja ci dam. Boże, jaki chudy jest ten CJ, trzeba go przebrać jakoś. Śledź ją, ale nie zbliżaj się za bardzo, jasne, no wiem jak się śledzi, tak? No wiem jak się śledzi, ja umiem śledzić, panie kolego. W GTA tyle się w życiu naśledziłem, że to nie ma najmniejszego problemu. No patrz! No patrz, jeszcze walnęła moje auto. Co za babka! Ja to sobie wziąłem to. I moje ulubione... Zwalnęła moje auto, no co za babka. Tutaj jest KDST. Najlepsze radio forever w GTA San Andreas. Nie ma lepszego, czekajcie, ja się przesunę tu trochę, bo mi niewygodnie. Gdzie ty jedziesz? Gdzie ty, lady, jedziesz? Gdzieś ty tam nie mieszkasz, paniuśku. No ja wiem, gdzie ty mieszkasz, babeczko kochana moja droga, ty. Ja wiem, gdzie ty mieszkasz. Ja doskonale to wiem. No i czemu stoisz? No nie mówcie, że się tam zakorkowało i że teraz nie pojedzie. No jedźże! No! Boże, ja myślałem, że już się coś zawiesiło tutaj. Żeby będzie jakieś lipa, ale nie wiem co to za autko, ale fajne, trochę jak jug. Nie? Trochę taki jug, a bo tam światła były. A, to dlatego. O nie, tylko w nią nie puknij, proszę cię. O Boże, jakby w nią puknął, to pewnie by misja była sfejlowana. Już mi wystarczy na ostatnim odcinku, jak fejlowałem, 3 razy jedną misję przechodziłem. Jeszcze nie widziałem waszej reakcji, no to, ale po prostu to był dramat. Dramat to po prostu był, to był dramat. It's a poważny dramat, no. Dobra, go, 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 lecimy za babeczką. Zastanawiam się teraz, czy nie nagrać dla was kolejnego odcinka z GeoGuessera w Radomiu, bo mi się bardzo przyjemnie tam grało. Mam nadzieję, że nie pojawią się nowe lokacje, ale no, znaczy mam nadzieję, że się pojawią nowe lokacje. Ale to zobaczymy, na razie jeszcze jeden odcinek GeoGuessera. No co ty robisz? Co ten pajac zrobił? Co to było? Co to dement było? Co to miało być? Wziął, puknął mnie, lampę rozwalił, auto mi rozwalił, wszystko porozwalał i sobie pojechał. Ten wymusza, kurde ludzie. Ten motocyklem jeździ jak powalony. Dawca. Nie no, tak naprawdę to bardzo szanuję motocyklistów, znam kilku. Spoko mordy, bardzo je lubię, także easy, a ja się napiję. Na Insta właśnie zapytałem, kto chce wpaść na yerbę. I osoba, którą bym najchętniej tutaj widział, mi odpisała, że chce wpaść na yerbę. To chyba źle, prawda? O Boże, kochany, ja wam ciągle od... Ja od dobrych 2 miesięcy ciągle o tym mówię. Jak wejdziecie na live, to ciągle jest jeden temat. Jak jesteście na moich odcinkach, ciągle jest jeden temat. No! Ojojojojojojoj! Nie. Pociąg tutaj, to wszystko. Ja pierdykam. Przejechało gościa. Nie! Nie, co tu się porobiło, Boże, kochani. Nie, jeszcze ten mnie pyka. Zaparkuj koło domu krupierki. Dobra, damy radę.
Już pojechał ten? Ten patent dalej będzie mnie gonił, tak? O, lampę zniszczyłem chyba. Dobra, ale chociaż policja mnie nie mierzy. Nie goni. Okej, dobra, zaparkuj koło domu klipierki. Ja pierdykam. Ale widzieliście? Milimetr był od tego paska i by normalnie nas zauważyła. Dramat po prostu. Męska dziwka wkrótce przybędzie. Zaczekaj w pobliżu i pewnij się, że dobrze, że nie dotrze do domu klipierki. Jasne, spoko. Jasne, dawaj mnie tu pana. Ale fajne to autko, no naprawdę to mi się z jakimś Jagiem kojarzy. Nie wiem, co to jest za Jag. Halo? W ogóle tak propos Insta, wbijajcie na Insta banachowy, bo zacząłem mówić o tym Insta, ale nie dokończyłem, bo tam raz na jakiś czas... O, idzie ten typol! No, go! Nie, policja! Teraz, okej, dobra, idziemy do drzwi. Nie, policja! Policja, nie, no co mnie tu? Come on in, I'm ready for you. You've been a naughty girl. Oh, I know. Spit it out, filthy worm. You'll never break me. Hey, if you good, I'll punish you more. Oh, Benny, you minx. O Boże, kochany, YouTube mi zablokuje ten film. Chyba nie, tak nie może być. Co ty mi GTA zrobiłeś? A tu muszę drzeć się, żebyście nie słyszeli tamtych głosów. O nie, to wracając, zapraszam na Instagrama, na grupę LTciaki Banacha i inne. Często można mi tam pytania zagrać. Zrezygnowałem z nagrywania Q&A i wszystko na rzecz Insta Story. O, masz następną dziewczynę. Kurde, jaki ten chłop jest. Jedna laska, druga laska, trzecia laska. No ile ty tych lasek będziesz miał, chłopie? Ja nawet jednej nie mogę mieć. Bo mi się ciągle jedna marzy, ale jej nie mam. Znaczy w sensie jedna konkretna, ale jej nie mam. A ty kuźwa masz trzy. Weno się podziel. Dobra, lecimy wykonać kolejną misję. Co my w ogóle tutaj mamy? Mamy tylko tych policjantów chyba, nie? Nie, mamy jeszcze tutaj, ale jesteśmy przy policji, to sobie po prostu skoczę do policji. Tak mi się wydaje, że to będzie chyba najrozsądniej, bo nie będziemy musieli się zadupiać gdzieś tam przez połowę miasta, żeby jechać, zrobić kolejne misje. A tak to na szybko, odpocznijmy trochę od jakichś tam naszych prywatnych misjek, takich dla naszego biznesu, a polecimy tutaj do milicjantów. Kurde, fajne to auto, podoba mi się wizualnie, ale jeździ nim się beznadziejnie, muszę wam przyznać. Zupełnie nie skręcałem, teraz dałem tylko po hamulcu i to nie ręcznym, tylko tym wiecie, nożnym. Gdzie kliknąłem homoseksualistę, żeby mi zahamował. I kurde, patrzcie, patrzcie jak on dobry byłby do driftu. Kuźwa, ale ja bym nie chciał mieszkać tutaj przy czymś takim. Tutaj macie taki przejazd kolejowy, a tu wasz dom. Ja pierdykam, nie chciałbym mieć. W ogóle przejechałem miejsce misji. What the hell, pany kochanec. Kto wygra? O, policja wygrała. A tamten tam spierdziela. Dobra, gitara. Jakiś za... A ten łopatą tu napierdyla. Hello, Carl. Defraudacja. Yeah, I was starting to miss you guys. Now why don't I believe you? Get over here. Now things have developed since the last time we met. Despite our best efforts, the gig's nearly up. I'm sure you'll find some way to keep your badge. Your kind always do. You still don't get it, do you, Carl? This ain't about keeping some fucking badge. Hey, listen to the man. We all the same, Carl. You, me. We all trying to pull ourselves out of the hole. Somebody steps on me, I gotta step on you. Where's Hernandez with that fucking meat? He's been gone too long, Tenpenny. Getting a little edgy, fellas. Oh, how you like that, you piece of shit? That give you any idea how edgy I am? Whoa! Get up, bitch! You paying attention? Now there's a ruined town out west of here. Aldea Malvada. And there's some piece of shit DEA officer meeting with an FBI agent with a dossier. Now you get the dossier and you make both of them disappear.
Gruba misyjka. Agentów musimy sprzątnąć jakiś rządowy. Grube, ja wam powiem, grube wiksy. Teraz tak patrzę na swoją kamerkę i chyba mi coś tu przepala. Chyba, o no, widzicie, tu pięknie przepala. Będzie trzeba to ogarnąć. W sensie wiem, co zrobić. Po prostu przyciemnić tamtą lampę, bo chyba odpaliłem dwie żarówki zamiast jednej. Ale to damy, wow, i patrzcie, i w ogóle tutaj mi zaczęło przepalać. Dobra, ogarniemy to po odcinku, bo troszkę mi rzeczy przepala na dzisiejszym odcinku. Przepraszam za tą białą plamę, która mi tam zżera to wszystko. Gdzie my jesteśmy? Gdzie mamy dojechać w ogóle? To jest kawał drogi, więc chyba zrobimy... Wow, panie kochany! Kawał drogi, no to co? Po prostu zobaczymy się na miejscu. Wydaje mi się, że tak będzie najrozsądniej. A ja poprawię przy okazji tę lampę, jak już robię cięcie. No i dobra, my już jesteśmy prawie na miejscu. Znaczy tutaj już jest to miejsce nawet. Tutaj mamy wjechać. I ten Jack, kurde, świetnie się nim jeździ, naprawdę. To auto jest genialne do jazdy. To jest po prostu miód, malina. To jest to, co bym mógł jeździć. No, takie coś mogę mieć. Szkoda, że w GTA Vice... Przepraszam bardzo. W GTA San Andreas nie da się zrobić czegoś takiego, że przypisujemy samochód do bohatera. To byłoby naprawdę mega kozackie. To byłoby super, to było przeboskie. Przeurocze, że mógłbym sobie dopisać, że pan CJ będzie miał zawsze to autko, bo teraz sobie je zrobię, stuninguję, pójdę do misji i ono najprawdopodobniej zniknie. Już raz tak zrobiłem, w ogóle 300 tysięcy mam? Skąd mam tyle hajsu? Boże kochany, ja muszę to powydawać na różne głupoty, bo normalnie nic nie ma. Tam jest Mister 1, którego mam zaciukać. Najgorzej, że ja nie mam żadnej chyba snajpy. Oj, tu będzie teraz jakaś grubsza misja, w sensie grubsza rozkmina, jak tu zrobić, żeby ich tam zaciukać. Tu widzę helikoptery, więc pewnie jeden ucieknie do jednego, drugi do drugiego i jak miałbym ich zabić? Mam granaty, mam snajpę, dobra, mam snajpę, dobrze, to chociaż tyle, że mam snajpę, nie? On jest tam gdzieś, tu są te dwa śmigłowce. Okej, to spróbuję sobie tędy podjechać. Mam nadzieję, że mnie nie zauważą, a jak nie zauważą, to będzie przechlapane, bo... Kurka wodna... Nie mam żadnej grubej broni takiej, co bym mógł te śmigłowce rozwalić. Więc jedyny sposób... To taki, nie? You happy now? Dobra, zrobione. Teraz muszę tych typów muszę wystrzelać. Dobra, dajemy radę. Dobra, nie jest źle. Ale oni przy okazji sobie trochę broni od nich podbieram. Bo patrzcie ile... Wow, pany kochany. Ojcze, ty tutaj jesteś. To ja sobie biorę akacza, bo ja chyba miałem M-kę, ale pozbieram sobie, wiesz, darmowe ammo. To ja bardzo chętnie. Jak darmo... No kurde, różysz się. Darmowe ammo to ja bardzo chętnie. Ja, misja wykonana. Hajsu żadnego nie dostałem, nic z tych rzeczy. No lipa, ale mamy motocykl. I co? Rakietnica, bierę to, panie kochany. Ja to biorę. Gdzie ja to mam? Czy to jest ta namierzająca? Tak, to jest ta namierzająca. O, telefon, co tam? Carl, you get that dossier? Yeah, I got the files. What you want me to do with them? We need to meet up someplace quiet and take care of things. There's a ghost town, Las Brujas in the Devil's Castle. You know it? Yeah, I'll find it. I know you will. Dobra, to lecimy z... Tak, da im zawieźć tam. Do Las Brujas, miasteczka duchów, z bazuką oczywiście, z bazuką. Gdzie jest to miasteczko duchów, wy mi powiedzcie. Tutaj jest miasteczko duchów. Dobra, to lecimy sobie tam. Bierzemy moje ulubione KDST i lecimy sobie. I co, no tradycyjnie wydaje mi się, że nie ma co sensu wam tutaj pokazywać, jak ja lecę i się wywalam po drodze, więc po prostu widzimy się na miejscu. Dobra, my już jesteśmy prawie na miejscu, bo ja sobie skrótem pojadę do miasteczka duchów, bo ono jest tutaj, dokładnie w tym miejscu. I sobie porozmawiamy tutaj z naszymi kochanymi funkcjonariuszami policji. Skorumpowanymi oczywiście, jak to bywa w tamtych latach. Dobra, wejdźmy w kółeczko i patrzmy. W samo południe. Takie trochę niepołudniowe słońce, nie?
Hope we didn't keep you waiting, Holmes. Nah, I was just chilling. I bet you were. At the dossier? Hand it over. Hey, everything cool now? I don't know, Carl. Eddie? Our boy's done good. No! You snitch piece of shit! You Bato asshole! You sold us out! Time to dig, Carl. You take care of things. Huh? Where are you going? To get drunk and get laid. You got a problem with that? No, Frank, relax. Good. I'll see you back at the precinct. And I'll see you in the next life, Carl. Jakie wiksy! That's deep enough for two. Eddie, Tenpenny just using you. He's using all of us. You're the next one he's gonna silence, man. Shut the fuck up, scum! And it's Officer Pulaski to you! Fucking die! Wow! Zabij Pulaskiego. Aha! Okej. Dostał z bazuki i żyjesz. Chłopie, niezły jesteś. Ty kurwa, kurwa odporny. Czyli rozumiesz, że nawet go nie ma sensu taranować. Po prostu muszę cze... Hey, Eddie, you know Tenpenny gonna rub you out too. Carl, you did it all wrong, pal. Tenpenny was the one saving your ass. Every time I wanted to get rid of you, he finds no jedziesz, ja nie mogę. Czyli rozumiem, że to będzie takie, że będę go gonił, nie? Bo go nie zabiję przecież. No bo nie można, bo to nie, to musi być odskryptowane. O kurde, słyszeliście to jak walnęło? Słyszeliście, burza jest u mnie teraz. Wy wyłączacie komputer, jak jest burza, czy nie? Bo ja... Jezu, Polaski, jak ty jeździsz, idioto, debilu! Idioto! O Boże, kochany, ja nawet nie mogę gazu nacisnąć na maksa, bo on się nie wyrabia na tych zakrętach i jeździ jak... No spoko, wiemy, że wyglądała jak czerwona papka, bo smoke i inne pizdy zabiły to, przepraszam bardzo. Kurde, nie fajnie, że akcent Polaka właśnie to takiego tutaj skurwysynka. Ja nie wiem, ile będę musiał tutaj jeździć teraz, czy już mogę do niego strzelać, czy już te kwestie dialogowe są wypowiedziane, czy jak, bo w sumie to nie wiem, bo ja mogę, bo ja do niego, dla mnie to żaden problem wyjść i patrzcie, i teraz w niego napierdylać, nie? Tylko że on nie za bardzo chce ginąć, tu jeszcze milicja jest. I nie do końca wiem, co uczynić w tym kierunku. Autentycznie, bo to na pewno jest jakoś uskryptowane. Tylko że jak będę tak za nim jeździł, to po prostu ja jutra się doczekam z tym pajacem. Kurde, no typie. To ja mam cię zepchnąć w jakiś sposób, może to, bo ty rozjeżdżasz wszystkich. I jak mam cię, co mam z tobą zrobić, no? Policja na szczęście mnie nie goni, tylko goni tamtego. O Boże, kochany, bo strzelałem, to nawet nie zaczął się dymić. Poczekam chwilę, może spadnie z jakiejś skarpy, czy coś, tak jak, nie wiem, w jednej misji chyba było w San Fierro, że goniłem typa i on po prostu nagle skręcił do wody. Tak sobie po prostu spadł do wody. Więc może tutaj też on się gdzieś rozbije, czy coś. Może tu spadnie do wody. O Boże, Pulaski, pacanie. Jedź. Ja nie mogę. No nie wierzę w to.
No i co teraz? Co to było? Ej, co teraz? What the hell? Co to było? Co tu się właśnie stało? What the hell? Dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jak tak, to łapka, komentarz, subskrypcja i inne takie. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia i pa pa.